Chemia, zrozumienie, wyczucie samego siebie, tak? To poczucie zaufania, poczucie, że dana osoba zejdzie w odpowiednim momencie do zmiany, że nie odpuści tej zmiany. No takie koleżeństwo, taka przyjaźń musi być między zawodnikami. Zacznijmy od krótkiego podsumowania Londynu, bo rozmawialiśmy przed Londynem. Zaczęliście tak trochę niemrawo, sami powiedziałeś, ten pierwszy dzień jest bardzo ważny. Jak to się wszystko rozegrało? Tak, dokładnie. Pierwszy dzień na sześciuniówkach jest najważniejszy, bo to jest taka ustawienie się w hierarchii, takie troszkę. Londyn miał przepisy takie, że mamy mieć obrot 52-15. My troszkę nie jesteśmy przyzwyczajeni do tych obrotów, ponieważ trenujemy na dużo cięższych obrotach. Tu nawet reprezentacja Belgii nas się pytała przed startem w Pruszkowie, z czego będziemy jeździć, i się śmiali troszkę, czy będą jakieś limity obrotów. Powiedziałem żartobliwie, że mamy limit minimum 56-15. Trochę byli tym zaskoczeni. No a w Londynie było 52-15, więc troszkę ta adaptacja nam zajęła do tych obrotów, do tych prędkości, bo jednak to była dużo większa kadencja. Ale to znaczy, że oni na takich obrotach wcześniej trenowali? Dokładnie, oni trenują, ścigają się. My te sześciodniówki tak naprawdę dopiero zaczynamy jeździć, wchodzimy w ten świat sześciodniówek, a oni już ładnych parę lat jeżdżą, dlatego też jest taka różnica techniki i tego wykręcenia podczas tych sześciodniówek, ale na to na Pucharach Świata ta różnica się niweluje albo nawet przechodzi na naszą korzyść. I powiedz, jak to później wyglądało? Czyli co, pierwszy dzień to jest ustalenie hierarchii i potem już trzeba sobie gdzieś o to miejsce walczyć, bo już nie bardzo chcą puszczać, tak? Tak, dokładnie. Pierwszy dzień to już ranking pierwszego dnia ustala mniej więcej, kto będzie walczył w tej sześciuce, kto nie. A później już wyścig polega na tym, że przeważnie walczą pierwsze pary, a kolejne no, starają się dołączyć, ale też nie chcą za bardzo opuszczać. Oni rozgrywają wyścig między sobą. No i nie chcą dopuszczać do ataków par, które są w dalszej części klasyfikacji. Ale były później w tych kolejnych dniach przebłyski, był ten ostatni Madison bardzo ładnie pojechany, jak to wróży na przyszłość, no bo jeszcze w Berlinie też będziecie startować razem. Tak, dokładnie. Z dnia na dzień było coraz lepiej, ta technika też się poprawiała. Też ja mam taki przykład, że ja jeżdżę Madisona z dwoma różnymi osobami. Z Danielem jeżdżę na wyścigach międzynarodowych, akurat z Adrianem jeżdżę sześciodniówki. I też zmiana partnera, każdy z tych partnerów ma inny styl troszkę w tej sześciodniówce, w tych Madisonach. No i łapaliśmy tą technikę przez te kilka dni. A no ostatniego dnia już było widać zmęczenie wśród innych par, a u nas tą lepszą wytrzymałość, co skutkowało tym, że zaczęliśmy jeździć z przodu, zaczęliśmy finiszować. A na czym to polega w Madisonie? Powiedzmy, musi być jakaś chemia pomiędzy kolarzami, którzy jadą w parze? Tak, dokładnie. Chemia, zrozumienie, wyczucie samego siebie, tak? To poczucie zaufania, poczucie, że dana osoba zejdzie w odpowiednim momencie do zmiany, że nie odpuści tej zmiany. No takie koleżeństwo, taka przyjaźń musi być między zawodnikami. Czyli to nie jest tak, że możesz wystartować z kimkolwiek i nawet jeśli jesteś mocny, to wystarczy do tego, żeby z kimkolwiek pojechać i z kimkolwiek walczyć. Nie ma zasady. Też można wystartować, ale to kilka dni tej adaptacji musi być. Ja miałem przykład, jechałem w zeszłym roku w Genewie z Gaelem Suterem, ze Szwajcarem. Pierwszy dzień był bardzo dziwny dla nas, bo no, jeździliśmy ze sobą. My prezentujemy taki bardziej styl polski tego Madisona, a on miał styl szwajcarski. No ale przez 4 dni tej czterodniówki w Genewie tak się zgraliśmy, że zajęliśmy wtedy drugie miejsce w generalnej, więc tu nie masz takiej zasady. Była ta więź się pojawiła, to partnerstwo w tym wyścigu i wszystko szło dobrze wtedy. A na czym polega polska szkoła jazdy Madisona? Czy no mamy tą technikę taką jeszcze starodawną troszkę, mieliśmy może, bo podłapujemy na właśnie tych największych zawodach, jak się łapią na przykład Belgowie czy Hiszpanie. Myśmy troszkę inaczej się chytali, też uczymy się od innych, podpatrujemy podczas wyścigów. No i jak widać są powoli tego efekty. Przejdźmy w takim razie do Pucharu Świata w Pruszkowie. Sama impreza, jak Ci się podoba, jak to w ogóle wygląda? No, sama impreza robi wrażenie. To jest najlepiej zorganizowana impreza na tym torze, jak do tej pory. Jeszcze tylu kibiców, szczególnie na sesjach wieczornych, nie było na tym torze. Jak to Daniel Stańszewski się wczoraj śmiał przed wyścigiem, że nie wiadomo, czy trybuny wytrzymają napór tylu ludzi. Ale no, impreza bardzo fajna, fajnie zorganizowana.
można powiedzieć, że jest sukces organizacyjny, a przed nami Mistrzostwa Świata w 2019 roku, tak tutaj w Pruszkowie. No więc właśnie, ja mam wrażenie, że parę osób w naszej reprezentacji troszkę się spaliło nawet tą atmosferą, że jednak ci swoi kibice, rodzina, znajomi, że ten doping był taki, że troszeczkę się spalili. Myślisz, że to jest droga, żeby tych imprez było więcej w Polsce, żeby się właśnie oswoić z tą polską publicznością i być lepiej przygotowanym na start w Mistrzostwach Świata? Tak, dokładnie. Myślę, że to jest droga. Ja też szczerze przyznam, że pierwsze 20 rund niepotrzebnie dochodziły do mnie głosy z trybun. Później już człowiek się wyłączył, ja patrzył to, co ma na swoją robotę, to, co ma robić. A właśnie im więcej takich imprez będzie przy takiej publiczności, to tym lepiej, bo jak jedziemy za granicą, czy w Wielkiej Brytanii, czy w Kolumbii, to jest tych kibiców też dużo, ale nie słychać głosów, dawaj pszczoła, dawaj wężu. A tutaj rodzina, tutaj znajomi, praktycznie no wszyscy kibicowali i to troszkę czuć tą presję, którą ludzie wywierają. No chcą, żeby było jak najlepiej, chcą, żeby Polacy wygrywali, ale no nie jest źle. Z twarzą ten wyścig przejechaliśmy, walczyliśmy. Teraz tylko organizować więcej imprez i myślę, że na Mistrzostwach Świata już będzie coraz lepiej. Ten Mazurek Dąbrowskiego myślę może, że nieraz będzie słuchany podczas tych Mistrzostw Świata. No ja nie obiecuję, że będę ciszej krzyczał, ale mam nadzieję, że się rzeczywiście zdołacie wyłączyć. Wczoraj ten początek, nawet wbrew temu, co mówisz, był dobry, bo wygraliście sprint, atakowaliście na rundę. Później był jakiś taki lekki przestój jakby w środku, a w końcówce, kiedy się znowu zaczęliście rozkręcać, no to niestety była kraksa. I mówisz, że ten Hiszpan nie pierwszy raz, zresztą widziałem, jakie duże pretensje miałeś do niego po przejechaniu mety. Tak, dokładnie. No, Albert Torres, który właśnie doprowadził do tej kraksy, nie pierwszy raz już tak zrobił i nie pierwszy raz Polakowi, bo Szymon Sajnok w Hongkongu w wyścigu eliminacyjnym właśnie poprzez błąd Alberta upadł i stracił szansę na medal na Mistrzostwach Świata. Teraz mógł zrobić to inaczej, ale za wszelką cenę chciał znaleźć się przed nami w momencie, gdy myśmy chcieli zmianę oddać. Podbił do góry i doprowadził tym samym do upadku Daniela, no niestety. A co do wyścigu, no początek, mieliśmy takie założenie, spróbować na początku, troszkę później wyłączyć się z wyścigu, a na koniec skorzystać ze zmęczenia rywali. Chcieliśmy właśnie w stylu Belgów zaatakować w końcówce na punkty, może byłoby nadrobione okrążenie, no ale niestety 3 rund do końca Danielowi przydarzyła się ta kraksa i musieliśmy wyłączyć się z walki już do końca. A powiedz, jak Daniel się czuje, bo najpierw było podejrzenie, że coś z obojczykiem, sam się bałeś, że ten obojczyk. Później nawet słyszałem, że złamane żebro, ale potem były takie uspokajające głosy, że nie jest tak, zresztą Daniel też mówił, że chyba tylko obite. Tak, Daniel był tylko obity, się rano z nim rozmawiałem. Czuję ból troszkę w tych żebrach, są stłuczone, ale to jest mocny chłopak. Nie pierwsza kraksa, takie jest kolarstwo, że pewnie też nie ostatnie, oby jak najmniej poważnych, ale on jest mocny, silny i myślę, że będzie dobrze. Znowu zmieniasz partnera. Znowu zmiana toru, ale jak myślisz, będzie lepiej, będziecie mocniejsi już teraz? Tak, myślę, że będziemy mocniejsi. Musimy wszyscy jeździć tego Madisona w Polsce, bo to nie może polegać na tym, że tylko ja z Danielem jeżdżę Madisona, bo gdy nie daj Bóg się przydarzy któremuś kontuzja przed Mistrzostwami Świata, musi być jakaś alternatywa. I dlatego musi każdy jeździć, muszą wszyscy spróbować tego Pucharu Świata w Madisonie, bo to jest troszkę inne ściganie, troszkę inne średnia, które widzieliśmy, średnia 58,1 Madisona. Takiego Pucharu Świata sobie jeszcze nie przypominam tak szybkiego, więc jest naprawdę poziom. No i musimy się wszyscy uczyć razem, cała Polska, tego Madisona, bo to jest w końcu konkurencja olimpijska, tu są za to medale. No i to jest konkurencja, która na żywo robi niesamowite wrażenie. Rzeczywiście to tempo, w jakim wczoraj jeździliście, było niezwykłe. Myślisz, że na przykład organizacja sześciodniówki w Polsce jest realna i czy to jest dobry pomysł twoim zdaniem? Myślę, że jest realna, aczkolwiek myślę, że najpierw może małymi kroczkami do przodu. Jest teraz Puchar Świata, Mistrzostwa Świata, a możemy nawet niekoniecznie próbować sześciodniówki, albo chociaż jakąś trzydniówkę zrobić, na którą też zaprosić zawodników światowej klasy. I powoli do przodu. No bo trzeba oswajać tych ludzi z kolarstwem torowym, bo inaczej, tak jak mówisz, że pierwszy raz jest tyle osób tutaj na torze, więc ta promocja tych zawodów była dobra, zrobiła swoje, ale myślę, że no musi być tego więcej, żeby się ludzie w Polsce kolarstwa torowego nauczyli, no bo to jest ciągle bardzo niszowa jednak dyscyplina. Tak, dokładnie. No, kolarstwo przeżywa ogólnie takie wielkie boom teraz w Polsce, bo przez Michała Kwiatkowskiego, przez Rafała Majkę, Maćka Bodnara, no i innych naszych szosowców. Mamy też Maję Wrzoszowską na MTB,
No i teraz pojawiamy się w kolarstwie torowym, mamy taką erę takich zawodników, że są wyniki na świecie, zaczynają się z nami liczyć inne kraje, my odnosimy te sukcesy. No i ludzie też patrzą na te wyniki, chcą przychodzić na takie zawody. Ta impreza została rozreklamowana bardzo dobrze, jest to Puchar Świata, są naprawdę wielkie nazwiska na tych zawodach. No i ludzie chcą zobaczyć nie tylko Polaków, ale także właśnie tych mistrzów olimpijskich z poprzednich igrzysk czy z poprzednich mistrzostw świata. Dziękuję Ci bardzo, Wojtek, i czekamy na Berlin w takim razie. Dziękuję bardzo, na Berlin i na kolejne inne zawody. Nie, tu cicho mówiąc, jeszcze może jakieś sześciodniówki się trafią, ale to jeszcze są rozmowy. Bądźmy dobrej myśli. Dziękuję bardzo.